Po raz 31, a licząc z odcinkiem zerowym nawet po raz 32, witam Was w chwili numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i zapraszam do krótkiej piłki, czyli vloga o książkach poetyckich. Bohaterką dzisiejszego spotkania będzie najnowsza książka Jakuba Sajkowskiego. Jakub Sajkowski, poznaniak, rocznik 1985, absolwent filologii rosyjskiej i angielskiej, poeta, lektor języków, tłumacz, recenzent. Autor czterech książek poetyckich, Ślizgawki, rok 2010, Google Translator 2015, Zestaw do kaligrafii 2018 i La Formosa 2021. Już w jednej z pierwszych recenzji debiutanckiej książki, czyli tomu Ślizgawki, można przeczytać, że Sajkowski jest poetą głęboko lirycznym, który potrafi rozsądnie i po męsku obchodzić się z materią wiersza. A zaletą jego wierszy jest zwięzłość, ich konkretnienie w biografii autora, ale i swego rodzaju migotliwość. I myślę, że te trzy cechy, właśnie zwięzłość, ukonkretnienie w biografii oraz migotliwość wciąż bardzo trafnie opisują to, co oferuje nam wciąż w swoich wierszach Sajkowski. Po pierwsze, zwięzłość. Ten poeta pisze bardzo niewiele. Pisze wtedy, kiedy czuje, że ma nam coś istotnego do przekazania i robi to tak kondensując myśli, tak mieszcząc w kilku frazach jakąś historię, którą można by było śmiało rozpisać na całe opowiadanie, żebyśmy dostali lakoniczną frazę, w której autor nas niejako jedynie zaczepia, prowokuje, podrzuca pewne myśli i pozwala płynąć dalej już swoimi skojarzeniami. Powtórę konkretnienie w biografii. Kuba pisze o tym, co przeżył, co zobaczył, czego doświadczył, poczuł. I oczywiście nie ma w tym nic szczególnego i odkrywczego, bo w taki sposób generalnie pisze się często poezję. Ale jednak myślę, że tutaj ten biograficzny konkret odgrywa bardzo ważną rolę, często wiodącą rolę i wokół niego właśnie buduje się reszta tekstu. Z uwagą przygląda się zawsze temu, co jest takie pojedyncze, co jest unikatowe, co jest bardzo osobiste. Pozwala nam rozpoznawać w swoich tekstach miejsca, w których bywał, ludzi, których spotykał, a także konteksty polityczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze, które uznał za istotne. Posłuchajcie może teraz pierwszego wiersza, który wybrał i nagrał dla nas Jakub Sajkowski, który to tekst, jak myślę, dobrze zobrazuje właśnie owo ukonkretnienie. Perły. Ma kredyt studencki na głowie, ale kupuje jej perły. Czy też raczej pearl milk tea. Herbata z mlekiem w stylu tajwańskim, w niej czarne kulki z tapioki. Jakby rodzice się dowiedzieli, zakazaliby córce spotykać się z tym dziadem bez samochodu i mieszkania w dużym mieście. Chłopak mówi jej, że nic nie szkodzi, będzie ciężko pracował. Czyta autobiografie bogatych ludzi i ich przemówienia motywacyjne. Potem ogląda z nią film, w którym perły z tapioki są najsłodsze na świecie. I wszystko się od nich zaczyna. I jeszcze owa migotliwość. Migotliwość nie jako taki efekt zimnych ogni, czy jakaś tania językowa błyskotka, ale jako właściwie i ciekawie uchwycony szczegół, moment, jakaś unikatowa perspektywa. Najlepiej to widać w takich jakubowych frazach, których nie stroni on od ironii, od autoironii, czy wreszcie od czarnego humoru. Ale również widać to w takich nagłych zmianach nastroju, klimatu wiersza, często zmianie rejestru języka.
Bądź w takich nagłych zwrotach akcji czy narracji, to jest oczywiście moment, w którym puryści gatunku pomachają mi palcem, ale umówmy się, że ta narracja i akcja jest w cudzysłowie. Przykład? Rok zero. Oldze i Nasti. Dwie Białorusinki mówią, znamy się od roku zero, mając na myśli od urodzenia. Otwierają w Poznaniu knajpę. Nic jeszcze nie mają, ale robią wystawę. Na jednym ze zdjęć z manifestacji widać 12 kobiet, które trzymają się pod rękę, tworzą łańcuch. Jeśli któraś by zdradziła, spękała, byłyby przegrane. Możesz nam przynieść dar. Specjalnie. Przyjdziemy. Posprzątamy. Śmieje się. Zawsze trzeba mieć posprzątane, bo nigdy nie wiesz, kiedy odwiedzić cię przyjdą służby. Śmiejemy się. Kiedy przyjdą służby, trzeba mieć bałagan, bo wtedy się potkną i głupi ryj rozwalą. Znaczy, sobie. Tytuł też mnie zaintrygował. Otóż na początku XVI wieku Tajwan został odkryty przez Portugalczyków, którzy płynęli w kierunku Japonii. I ponoć te właśnie słowa, Ilha Formosa, pojawiły się w dzienniku kapitana, a oznaczają one nie mniej, nie więcej, tylko piękna wyspa. Dziś Tajwańczycy używają tego określenia, mimo jego takiej no, kolonialnej proweniencji, dla promocji. I tam właśnie zabiera nas Jakub Sajkowski. Zresztą nie tylko tam. Mary Doły, Antonin, Tajwan, Poznań. To tylko niektóre miejsca, w które zabiera nas najnowsza książka Jakuba Sajkowskiego. Jest to książka o wielu miejscach, jest to książka o wielu kulturach, jest to książka, która każe nam na nie spojrzeć może nie tyle przychylnym okiem, ale każe nam zauważyć, że nadal nie udaje nam się stać globalną wioską. Mimo wszystko jednak jest to książka, która mówi, że w tej różnorodności jest pewna pozytywna cecha. Jest to książka, która pokazuje nam ludzi, których nie zawsze będziemy w stanie zrozumieć, ale jednocześnie też ludzi, których powinniśmy nauczyć się szanować. I to chyba najważniejsze, z czym zostawia mnie jako czytelnika Jakub Sajkowski po książce, znaczy po lekturze książki, której już sam tytuł jest niezłym haczykiem dla czytelnika. Polecam. No tak, tytuł jest niezłym haczykiem, a w tej sytuacji powiem wam o tej pięknej wyspie nieco więcej. Tajwan, Oldze. Kraj, który nie istnieje, wygrywa z epidemią. Piszą gazety i to nie jest metafora. Społeczeństwo, które istnieje z kraju, który nie istnieje, solidaryzuje się ze społeczeństwami, które nie istnieją z krajów, które istnieją i wysyła im maski. Chłopak z kraju, który istnieje, mówi, że nie będzie zakładał kagańca wysyłanego z kraju, który nie istnieje. Mówi, chcą nas unicestwić. Ludziom nie zakłada się kagańców, choć mówią rzeczy złe. Psom zakłada się kagańce, choć mówią rzeczy dobre. Wiem, że to efektowne uproszczenie. Po prostu w porównaniu wypadamy skrajnie niekorzystnie. Koleżanka pisze do mnie w liście. Podziwiam cię. Jak tu w ogóle wytrzymujesz, mając na myśli mój kraj, który istnieje? Odpisuję. Nie otaczam się społeczeństwem, a dobrymi ludźmi. Odpisuję. Czułem się bezpieczniej, gdy ludziom nie opadały maski. Tu warto może wspomnieć a propos zakotwiczenia tej poezji w kontekstach społecznych, w bieżących wydarzeniach, ale i we własnej biografii. Otóż Jakub przez 3 lata był nauczycielem języka angielskiego w Chinach. I w
tej książce znajdziecie sporo wierszy, które nawiązują do tego doświadczenia. Choć takim bezpośrednim śladem tamtego pobytu był tom Zestaw kaligrafii. Kiedy zapytałam Rafała, jednego z bliskich przyjaciół Kuby, co lubi w jego poezji, usłyszałam, że dla Jakuba taką naturalną rzeczą jest przetwarzanie własnych doświadczeń na ogólne refleksje i na sygnały bardziej zrozumiałe dla naszych zestawów skojarzeniowych. Tak to ujął. I to jest być może też jakiś klucz, czyli z jednej strony uogólnienie, uniwersalizowanie, a z drugiej strony tak nazywać rzeczy, żeby czytelnym przekazem celnie trafić na grunt doświadczeń swojego odbiorcy. Posłuchajcie zresztą Rafała, jak na własnym przykładzie mówi właśnie o tym. Dla mnie, jako byłego emigranta, najbardziej przejmujący był tom Zestaw do kaligrafii. Udało mi się w tych lakonicznych wierszach znaleźć mnóstwo emocji człowieka borykającego się z obcą kulturą, z innym postrzeganiem świata, z takim pozornym zrozumieniem, gdzie nagle wszystko, co wydaje nam się, że wiemy, staje się kompletnie obce i dziwne. Ilia Formosa. Czy godzi się, by taka piękna wyspa pozostawała samotna? By nałożona na nią została kwarantanna? By zdobywcy mieli obejść się smakiem? Nie bój się wirusa. Wirus jest dla słabych. To ty zdecydujesz, czy jesteś zwycięzcą, czy warto o ciebie walczyć, czy nie trawi cię choroba współistniejąca. Strachu. Każdy kryzys to szansa. Nie pytaj, jakie choroby przywieźli koloniści. Pytaj, jak zwiększyły klikalność i ruch turystyczny. Sami słyszycie dystans, odrobina ironii, gry słowne. Takie precyzyjne wyłuskiwanie znaczeń z poszczególnych słów, związków frazeologicznych czy z idiomów. Sajkowski jest, można tak powiedzieć, multifilologiem. Tłumaczy z języków z angielskiego, z rosyjskiego, nawet z mandaryńskiego. Do tego jest specjalistą od nauczania języka polskiego obcokrajowców. Posłuchajcie proszę drugiego wiersza, który znów nas zabiera w jakąś podróż, ale tym razem gdzieś między właśnie niuanse semantyki. Usłyszycie w nim to, co dzieje się najciekawszego właśnie na poziomie samego języka w poezji Jakuba Sajkowskiego. Czy ciało jest zbiorem zamkniętym? Czy ciało jest zbiorem zamkniętym, gdy w języku szwedzkim ma nieokreślony rodzajnik? Jak wszystkie zbiory otwarte. Morderca poćwiartował zwłoki, policja nie odnalazła wszystkich części ciała. Czy ciało jest zbiorem zamkniętym, gdy w języku szwedzkim ma określony rodzajnik, jak wszystkie zbiory zamknięte? Morderca poćwiartował zwłoki, ale policja odnalazła wszystkie części ciała. Czy ciało chłopaka z Ukrainy jest zbiorem zamkniętym, gdy w języku polskim rozumie pytanie, jak się pan nazywa, ale nie rozumie pytania pana godność. Czy ma tę godność w ogóle? Czy godność jest zbiorem zamkniętym, kiedy jest niewyrażalna przez język? Czy godność jest zbiorem zamkniętym, jeśli semantyka wyrażenia pana godność jest pusta? Czy godność ma pan, pani czy państwo? Czy godność państwa jest zbiorem zamkniętym,
i pustym. Czy język jest państwem w państwie? No mnie te wolty słowne zachwycają. Mam nadzieję, że i wam się podoba. Zaglądajcie proszę do tej książki i do poprzednich i do kolejnych książek poetyckich Jakuba Sajkowskiego. Trudno oczywiście w kilka minut przedstawić pełnię tej poezji, w pełni pokazać jej wartość, ale próbkę poznaliście. Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać. A jeśli ktoś się jeszcze waha... Cześć. Myślę, że tego, dlaczego Kuba Sajkowski jest dobrym poetą, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy, że sięgniecie po jego wiersze, jego książki poetyckie. Jest tam wiele wrażliwości na otoczenie, na ludzi, na świat, wiele empatii, wiele uważności także w języku. A prywatnie dla mnie Kuba jest od bardzo wielu lat lojalnym, oddanym i bardzo bliskim przyjacielem. Polecam wiersze Jakuba i polecam Jakuba.